Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie opuszczają Sejmu. Ich żądania to natychmiastowe wprowadzenie zmian w systemie pomocy społecznej. W piątek spotkał się z nimi premier Donald Tusk. Opiekunowie są zdeterminowani, by zapewnić swoim dzieciom godne życie. W rozmowie z premierem nie brakowało emocjonalnych wypowiedzi. Tu jest po prostu, w tym Sejmie jest zbiorowisko kłamców. No sorry, ale takie mamy odczucie. Jest to po prostu niehumanitarne. Jest to po prostu barbarzyństwo. Jest to po prostu zbrodnia. Sejmowy protest trwa od środy, ale rodzice walczą o realizację swoich postulatów od 5 lat. Wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami władzy w ich gabinetach. Teraz mówią, że skończył się czas pustych obietnic składanych za zamkniętymi drzwiami. Teraz chcą, by premier podpisał ustawę, która zrówna ich zasiłek z kwotą równą płacy minimalnej. My czekamy na konkret. My po prostu nie opuścimy tego budynku dotąd, kiedy rodzice nie otrzymają tej kwoty najniższego świadczenia. Zdaniem opozycji wizyta Donalda Tuska w okupowanym przez protestujących korytarzu sejmowym to element strategii. Na starcie eurokampanii zignorowanie protestujących obywateli mogłoby łatwo przerodzić się w wizerunkowy kryzys. Nikt nie spodziewał się, że protest przybierze taką formę, a posłowie PO w konfrontacji z argumentami protestujących okażą się bezradni. Ale proszę, umówiliśmy się, ale chwileczkę. Tusk ma problem. Przeświadczenie, że w sposób cudowny opanował zarządzanie konfliktami i zarządzanie sytuacją kryzysową, w dniu wczorajszym wległo w gruzach. Po piątkowym spotkaniu Donald Tusk obiecał rodzicom, że przeprowadzi z ministrem finansów analizę, na ile realna jest podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego wcześniej niż za 2 lata. Spór dotyczy wyłącznie tempa wprowadzenia i możliwości budżetu w tej sprawie. I mam nadzieję, że tutaj minister finansów znajdzie rozwiązanie, jak to najszybciej da się przeprowadzić. Drugie spotkanie z Donaldem Tuskiem odbędzie się dziś wieczorem. Protestujący zapowiedzieli już, że jeśli premier nie spełni ich postulatów, to w poniedziałek pod Sejm będą zjeżdżać kolejni rodzice dzieci niepełnosprawnych z całej Polski. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.